naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go. Dobry wieczór. Komu jeszcze nie mało piłki, ten niech zostanie z nami przez najbliższe kilkadziesiąt minut, bo porozmawiamy sobie o tym, co wydarzyło się w Lidze Narodów. Jedna ważna informacja jest taka, że Anglicy już bez względu na to, jak zagrają ostatnie spotkanie w Dywizji A, już w przyszłym sezonie nie zagrają, spadają z niej. I kto by pomyślał, że Węgrzy będą wyżej niż Anglicy, że to Anglicy będą najsłabszym zespołem w tej dywizji. Dzisiaj porażka Anglików z Włochami, a skoro Włosi, no to Tomek Lipiński, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Wojciech Papuga, to akurat opcja angielska. Witam serdecznie. Więc dzisiaj, Wojtek, raczej dobrego humoru mieć nie będziesz. No, bo właśnie. To, co obejrzeliśmy dzisiaj w Mediolanie, o ile ta pierwsza połowa jeszcze mocno wyrównana, tak w drugiej Włosi już, Tomku, zdecydowanie dominowali i zasłużenie wygrali to spotkanie. Myślę, że nawet mogą czuć niedosyt, że tylko 1-0. Miałem lekkie obawy po takim dobrym początku Włochów, bardzo energetycznym, bo wydawało mi się, że to już taka włoska tradycja przenosząca się z piłki klubowej na reprezentacyjną, żeby postraszyć w tych pierwszych 10-15 minutach. A później oddać inicjatywę, tak mając w pamięć chociażby mecz Juventusu w Lidze Mistrzów z Benficą, ale tutaj stało się coś innego. No, ta pierwsza połowa na 0-0, ale w drugiej to nawet mogło być więcej. Mogło być więcej tych goli, skończyć się więcej niż tylko na jeden. Zresztą no, ten mecz napisałby sobie sam tak kapitalną puentę, gdyby tego gola strzelił Manolo Gabbiadini, bo mielibyśmy rzeczywiście taką historię od tego pierwszego bolesnego kopniaka, jakie dostało Calcio, czyli w 2017 roku w listopadzie, czyli to będzie okrągła prawie piąta rocznica, kiedy Manolo Gabbiadini też do tego swoją nogę przyłożył. Myślę tutaj o tym barażu ze Szwecją, kiedy po raz pierwszy nie pojechali na Mistrzostwa Świata. No i dzisiaj, gdyby strzelił, czyli taki mecz, który ma być dla Włochów nowym otwarciem, tak to chyba teraz można nazwać po tym zwycięstwie, że to dla Włochów było bardzo prestiżowe spotkanie, na pewno dużo bardziej niż to najbliższe z Węgrami, no bo jednak pokonać Anglię ma swoją wymowę. Na razie ten kalendarz Włochów na listopad jest taki, że no wiadomo, mundial z domku, w ciepełku. Austrię mają. Austria i Albania. I Albania, tak. Rywale tacy troszeczkę mniej ekskluzywni. Nawet nie chcą ich u siebie gościć, bo pewnie mało kto by przyszedł, to czyli mamy czy wyjazdowe. Dokładnie tak. Wojtek, Anglicy spadają z dywizji A. Anglicy po 5 spotkaniach mają dosłownie jedną bramkę strzeloną, w dodatku z rzutu karnego w meczu z Niemcami. Anglia jeszcze w tej Lidze Narodów nie strzeliła gola z gry. Anglicy mają przed sobą Mistrzostwa Świata i raczej to nie jest dobry prognostyk przed turniejem. Tak, no i ten mecz najbliższy, czyli zarazem dla nich ostatni w Lidze Narodów z Niemcami, mogą potraktować towarzysko, zresztą Niemcy tak samo, bo na pewno już nie awansują do... Widzimy tabelę właśnie tak, tej grupy do po 5 spotkaniach. Dokładnie, maksymalnie mogą wyciągnąć drugie miejsce, które jak wiadomo nic nie daje. No co możemy powiedzieć o Anglikach? W zespole Garetha Southgate'a tak źle jeszcze nie było. Seria 5 meczów, no tak jak widzimy, bez zwycięstwa. Jedna bramka z rzutu karnego. Maraz w ekipie synu Albionów trwa. No w tym meczu z Włochami tak na dobrą sprawę, jeżeli mówimy o poczynaniach jakichś ofensywnych Anglików, takich akcjach ofensywnych, po których mogli pokusić się o bramkę, to dopiero w momencie, kiedy musieli gonić wynik. Mam tu na myśli tą podwójną sytuację Harry'ego Kane'a w 72 minucie. No ale też Anglicy nie potrafią grać z tymi wielkimi zespołami, bo nawet tutaj przed programem rozmawialiśmy, że nawet jak dochodzili do strefy medalowej Mistrzostw Europy czy Świata, to tam zazwyczaj wygrywali zespołami z tymi, z którymi powinni wygrywać, a z tymi, z którymi mogą, no to zazwyczaj no, Anglicy średnio na tym wychodzą. No i z Włochami znowu nie wygrywają. W poprzedni mecz na 0-0 z Włochami na własnym terenie. No i z Włochami, z którymi już też nie wygrali od 10 lat. Tak, ostatnie zwycięstwo nad Włochami to jest 2012 rok, więc rzeczywiście dekada mija. Tak. I dzisiaj no, było daleko tego, żeby te pasce zmienić. Tak, no było daleko. No, bo w sumie te dwie interwencje Donnarumma to... No mocne to były strzały, ale powiedzmy sobie szczerze, gdyby Donnarumma przy tych strzałach Kane'a coś tam wyprawiał, to można byłoby mieć do niego pretensje. No Włosi, myślę, że wygrała dzisiaj drużyna, która bardziej chciała.
że u Włochów widać było tę energię, tę pazerność na to zwycięstwo. Rozkręcali się. Myślę, że też Włochom dobrze wyszło, na dobre de facto wyszła ta liczba absencji. Rzeczywiście zagrali zawodnicy z drugiego planu lub też tacy zawodnicy, którzy mieli po przejściach, którzy mieli dużo do udowodnienia, bo kiedy sobie patrzę chociażby na środek obrony, który na pewno będzie bardzo, bardzo, no od środek, no powiedzmy, że grali trójką, no ale skoncentruje się na dwóch piłkarzach. Czyli jest Acerbi i Bonucci, którzy na pewno będą w jutrzejszych wydaniach włoskich sportowych dzienników bardzo chwaleni. Czyli Bonucci ostatnio mocno krytykowany, bo siłą rzeczy to, co wyprawia Juventus, no też kładzie się piętnem na nim. No i Acerbi, który zmieniał barwy, ale był przez kibiców Interu bardzo, bardzo niechciany. No gdyby to zależało tylko i przeprowadzić taki sondaż wśród kibiców Interu, to myślę, że tak 95% powiedziałoby zdecydowane nie dla Acerbiego w Interze, a on przyszedł, wkleił się w to nieprzyjazne dla siebie środowisko i w tym momencie wydaje się być najlepszym obrońcą Interu i myślę, że tę formę pokazał także w dzisiejszym meczu reprezentacyjnym. I myślę, że warto podkreślić tutaj też dobrą, generalnie dobrze zorganizowaną grę obronną Włochów, bo Anglicy, zwłaszcza w tej drugiej połowie, widać było, że dużo takich ataków pozycyjnych próbowali przeprowadzić gdzieś środkiem, gdzieś szukali sobie gdzieś tej przestrzeni, powiedzmy na 20-25 mecze, gdzie ewentualnie mogliby się pokusić o jakąś prostopadłą piłkę czy strzał, no, ale tam generalnie nie było miejsca. Tak, zwracaliśmy to uwagę, oglądaliśmy sobie to spotkanie. Rzeczywiście bardzo kompaktowo Włosi bronili. Na tym 20 metrze no, kilku Anglików potrafi uderzyć i jak nie idzie wejść z piłką w pole karne, to zawsze szuka się tych strzałów z dystansu, a my dzisiaj mało ich mieliśmy. Nie dlatego, że Anglicy nie chcieli, tylko Anglicy nie mogli, nie mieli miejsca do tego. Tak, akcja szła na skrzydło i dośrodkowanie i zazwyczaj to kończyło się na tym, że Donnarumma albo któryś z obrońców reprezentacji Włoch po prostu tą piłkę wybijał. No Włosi mieli dzisiaj w swojej jedenastce, czy też generalnie na boisku, wielu bardzo takich odpowiedzialnych piłkarzy, bo kiedy nawet patrzę na te boki, czyli jest Di Lorenzo i Di Marco, no to są naprawdę tacy żołnierze bardzo solidni. Jeśli są skoncentrowani, jeśli są zmotywowani, no to rzadko popełniają błędy. Jest niedoceniany w środku pola Cristante, o którym też jest takim zawodnikiem drugiego planu, o którym nigdy się specjalnie nie mówiło. Teraz jak jest w Romie, to przecież to nie jest absolutnie postać pierwszoplanowa. To tam wydawało się, że jak przyszedł Wijnaldum, przyszedł Nemanja Matić, no to będą postaci kluczowe. Z różnych powodów nie są, a właśnie gra Brian Cristante i też w tej reprezentacji pokazuje, że można na nim polegać. No, na pewno nie jest jeszcze takim piłkarzem, jakiego chcieliby wszyscy kibice widzieć i na co go stać z pewnością Nicolò Barella, ale też w takim mundurze, powiedzmy, szeregowego pracownika, no dzisiaj spisał się solidnie. To jeszcze wrócę do tych nieobecności, bo mamy listę z pełną kadrą, która nie mogła dzisiaj zagrać, jeżeli chodzi o reprezentację Włochów. To jest prawie kadra meczowa, może zobaczmy grafikę, bo może z tą meczową trochę przesadzam, ale tutaj jest kilkanaście naprawdę ciekawych nazwisk i mimo tego, że dzisiaj u Włochów takich piłkarzy nie oglądaliśmy, no to świetnie sobie poradzili z Anglikami. Według ciebie, który z tych zawodników, Tomku, w takim razie powinien odegrać największą rolę, jak już będzie dostępny? No tutaj to jednego mam wskazać. Jednego, tak? Jednego, no Chiesa. No tutaj jednak będę upierał się przy tym zawodniku, który w tej fazie pucharowej Euro 2020 i tak właśnie przygotowując się, czy też myśląc o tym meczu, no naprawdę aż nie chciało mi się uwierzyć, że od tego finału na Wembley, między Anglią a Włochami, no minął rok z małym okładem, bo tyle się wydarzyło złego we włoskiej futbolu w kontekście reprezentacji. Tak sobie właśnie przechodząc od porażki w Final Four, chyba jeszcze tam była ta finalissima, która przegrana zdecydowanie z Argentyną 0-3. Porażka w barażach z Macedonią. No i teraz jeszcze do tego się składał ten final, nie final, tylko ta Liga Narodów. I w tych wszystkich meczach brakowało Federico Chiesy. No to był jednak, to jest taki człowiek, no, którego nie ma, którego nie ma, który rozrywa, który ma charakter, który ma dynamikę, który sam jest w stanie coś wymyślić. No i jego bym wskazał, ale jeszcze na niego trzeba troszkę poczekać. Jakie są rokowania? Kiedy możemy się spodziewać już go? No, obchodzą się z nim trochę jak z jajkiem. Widać, że
nie ma pośpiechu w Juventusie, nie ma pośpiechu w reprezentacji. Pewnie gdyby była potrzeba tych mistrzostw świata, gdyby Włosi się zakwalifikowali, to może pewne działania byłyby przyspieszone, ale ponieważ czas dla Włochów nie ma teraz znaczenia, zatem chyba dadzą mu się spokojnie wyrehabilitować do stycznia. Mhm. Wojtek, Anglicy, to jest niesamowite, że zespół z takim potencjałem w ofensywie, mający takiego napastnika jak Harry Kane, Sterlinga, no jeszcze kilku zawodników jak Foden na przykład, strzela tylko jednego gola w 5 meczach Ligi Narodów i ani jednego z gry. To jest aż ciężkie do wytłumaczenia racjonalnie. Tak, Anglicy za Southgate'a słynęli z tego, że być przede wszystkim mało tracili tych bramek. Ta średnia goli z kolei strzelana przez ten zespół była całkiem przyzwoita, natomiast oczywiście no, trudno to wytłumaczyć, bo oni przecież eliminację do Mistrzostw Świata po Euro przeszli jak burza. Potem towarzyskie mecze ze Szwajcarią, wyprzedziłem Kości Słoniowej też wygrane, łącznie 5 bramek w obu meczach. No i przychodzi czerwiec, przychodzi Liga Narodów, no i rzeczywiście Anglicy przestali strzelać. I co też tak się rzuca w oczy, jeżeli mówimy o tej sile rażenia Anglików, to co prezentowali w tej Lidze Narodów, to, że nie strzelają to goli to raz, ale generalnie, gdyby tak policzyć naprawdę takich klarownych, dobrych sytuacji bramkowych, po których można byłoby powiedzieć, że Anglicy powinni strzelić bramkę, no to można policzyć na palcach jednej ręki. No i to jest taka sytuacja, no, którą naprawdę trudno jakoś racjonalnie wyjaśnić. Mhm. No ale spróbujmy w takim razie, gdzie leży geneza tego, że Anglicy mają taki problem? No bo dzisiaj chwaliliśmy Włochów za defensywę, natomiast no, to wciąż jest mało, bo nie przypominamy sobie takiej stuprocentowej sytuacji dla Anglików dzisiaj. No mówiliśmy o tych sytuacjach Kane'a, ale czy to były stuprocentowe? Pewnie można byłoby mieć lepszą okazję do zdobycia gola, której sobie Anglicy nie potrafili dzisiaj nawet wykreować. Tak, no to jest też o tyle dziwne, że przecież no, Southgate tutaj gra, można powiedzieć, sprawdzonym składem z przodu. No bo Kane, Sterling, Foden, no Grealish, który co prawda rozczarowuje, ale jednak. I gdybyśmy nawet sobie wracając pamięcią do Mistrzostw Europy, to przecież tam właśnie ten główny motor napędowy to było piłkarze, którzy gdzieś odpowiadali głównie za bramki, no to wszystko kręciło się wokół osoby Kane'a i Sterlinga. I teraz tego nie ma. Może są też, pamiętajmy o tym, że jednak trochę takich piłkarzy, którzy mogliby tutaj zagrać, też Southgate nie powołał z różnych względów, bo ono przede wszystkim nie ma Marcusa Rashforda, co prawda kontuzja, ale bardzo dobry początek sezonu, odbudowuje się powoli wychowanek United po tym poprzednim katastrofalnym, no zdecydowanie najsłabszym sezonie. Może on gdzieś będzie takim, powiedzmy, lekarstwem na tą chorobę, jaką Anglicy mają teraz z przodu. Nie ma Sancho, nie ma Madisona. Tutaj była tabela piłkarzy włoskich nieobecnych. No jak mielibyśmy taką stworzyć, jeżeli mówimy o Anglikach, no to jest chyba największy nieobecny i to jest już totalnie trudno to jakokolwiek wytłumaczyć. Mówi się w Anglii, że trochę, że jakby Southgate miał jakiś problem osobisty z Madisonem, bo to na dzień dzisiejszy, gdyby sugerować się nie tylko formą, ale na przykład samymi liczbami, golami, asystami, to jest najlepszy angielski ofensywny piłkarz, pomijając stricte napastników. Mhm. Piłkarz, który, a pamiętajmy, że gra w zespole, który jest w chwili na ostatnim miejscu w tabeli. Madison 3 gole w tym sezonie, asysta. Od sezonu 2019-2020, licząc wszystkich piłkarzy angielskich z wyłączeniem napastników, to jest zawodnik, który wykreował, który miał bezpośredni udział przy zdobyciu bramek w Premier League, największą liczbę. Mhm. Też tutaj jest niepowoływany i to jest tak trochę też totalnie sytuacja niezrozumiała. No i jak Anglicy zaczęli Ligę Narodów od bezbramkowych remisów, porażek, tak to do dziś trwa. No i ten mecz z Węgrami 0-4 w czerwcu, to był taki chyba stempelek na tym bramarzu. Tak, tak. To był taki mecz, który dał do myślenia, że aha, rzeczywiście tutaj coś jest nie tak, że te wcześniejsze mecze, no co prawda były remisy z Niemcami, czy z Włochami, czy z Węgrami, ale coś tutaj było już nie tak. No i przechodzimy z Węgrami 0-4. Też taka porażka trochę prestiżowa, pamiętajmy, bo przecież Anglicy swoją najwyższą porażkę w historii swoich występów to właśnie ponieśli z Węgrami jeszcze w latach 50. Mhm. Z jednej strony zespół, który nie jedzie na mundial, z drugiej ten, który pojedzie na mundial, ale w formie jest najgorszej za swojego obecnego selekcjonera. Ja się tak zastanawiam, czy jakbyśmy dzisiaj podmienili Anglików na Włochów, jakby to Włosi mieli pojechać na mundial, czy by nie wnieśli więcej do tych mistrzostw świata niż reprezentacja Anglii, będąca w takiej właśnie formie, Tomku? Znaczy, no to pewnie nie chcemy bawić się w takie spekulacje, no ale wiadomo, że Włosi na wielkich turniejach umieją się jakoś zmobilizować, chociaż za chwilę dostanę kontrę, a Mistrzostwa Świata w 2010, a Mistrzostwa Świata w 2014. Zawsze są wyjątki, pamiętaj, potwierdzające regułę. Ale no,
No Włosi, no ja zawsze lubiłem, no powiem szczerze, no dzięki Mistrzostwom Świata, dlatego opowiadam o Włochach przez tyle lat, bo na tych Mistrzostwach Świata w nich się po raz pierwszy zakochałem i dlatego tak to wszystko funkcjonuje. No ale no cóż, no ich to bardzo boli nadal, oni nadal jakoś nie potrafią się z tego otrząsnąć. Oczywiście mówiłem, że teraz następuje jakieś nowe otwarcie, że czekają oczywiście na wynik losowania do Mistrzostw Europy, które będzie już na początku października. Też no na pewno to miejsce, ta walka o pierwsze miejsce w grupie to jest nie tylko Final Four, ale też rozstawienie, no bo wiadomo, że do Mistrzostw Europy łatwiej się dostać na pewno niż do Mistrzostw Świata, ale no to rozstawienie też ma dla Włochów znaczenie. Mają w kim wybierać, czekają oczywiście na tych piłkarzy, którzy są kontuzjowani. Tworzy się ciekawy zespół, bo wielu z tych kontuzjowanych, których widzieliśmy, to są zawodnicy młodzi. Taki przedział powiedzmy 20-24-5 lat, mało tam było zawodników starszych. Czyli no i co najważniejsze też chyba, co należy podkreślić, że jest wiara w narodzie w Roberto Manciniego, że ten selekcjoner, mimo że no zawalił te eliminacje do spółki z piłkarzami, no bo jeśli nie strzela się dwóch rzutów karnych, jak to zrobił Jorginho w dwóch meczu ze Szwajcarią, no to też trzeba zrzucić trochę winy na piłkarzy, to jednak nie było takiego głosu zwolnić, zapomnieć o tym, co było dobre, szukać następcy. Nie, Roberto Mancini myślę, że nadal to zaufanie społeczne ma dość duże. Gareth Southgate, jaka jest teraz jego prasa w nomen prasie angielskiej? No bo zastanawiam się, za moment mundial, grupa taka, powiedziałbym, wcale nie, może zdradliwa może być, bo mecz z Amerykanami, mecz z Iranem, to są takie zespoły, które gdzieś tam Anglikom mogą, myślę, napsuć krwi. Amerykanie zawsze się spinają na Anglików. W 50 roku był taki mecz, do którego do dzisiaj się nawiązuje w Stanach Zjednoczonych. Wtedy no, absolutnie dumni synowie Albionu mieli zmieść z powierzchni ziemi reprezentację Yankeesów, którzy tak naprawdę o piłce nożnej wtedy nie wiedzieli zbyt wiele, a wygrali tam to spotkanie. Potem 2010. Podobna sytuacja. Znowu Anglicy bardzo pewni siebie. Były takie mocne przytyki w stronę sokera w Stanach, że to w ogóle jakiś inny sport, kiedy doszło do meczu w grupie. I wtedy Amerykanie ugrali remis w tym meczu, wychodząc zresztą z grupy. Znowu dojdzie do takiego starcia. No, co się dzieje teraz w takim razie w głowach kibica reprezentacji Anglii? Bo mało ma tych argumentów za tym, żeby wierzyć, że reprezentacja Anglii będzie miała po prostu udany turniej. Tak, no to jest sytuacja nietypowa dla kibica angielskiego, jeżeli mówimy o kadrze Southgate'a, no bo rzeczywiście, no drużyna w totalnym kryzysie, bo to był do tej pory też taki zespół, który poniżej pewnego poziomu nie schodził i jakąś solidność zapewniał, a teraz kiedy przyszły porażki, zaczęły przychodzić porażki, te mecze, w których Anglicy nie strzelają gole, no to tak już lawinowo. No i tak, z jednej strony jest krytyka na Southgate'a, musi być, natomiast nie ma takiej znowu krytyki takiej jednoznacznej, że tak, musimy zwolnić Southgate'a i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście wynika to głównie z tego, że to mistrzostwo świata zostało 2 miesiące i tutaj nie będą raczej, no na pewno nie będą robić jakichś większych kombinacji. Myślę, że tutaj Anglikom bardzo potrzebna byłaby teraz wygrana z Niemcami, naprawdę. To wiadomo, towarzyski mecz, ale gdyby udało się wygrać, zmazać chociaż częściowo tą plamę z ostatnich spotkań, no wygrać przy okazji z jednym z takich zespołów dla nich szczególnych w historii, zresztą z Niemcami nigdy Anglikom jakoś szczególnie nie szło, no tutaj myślę, że troszeczkę mogłaby ta sytuacja jakoś uspokoić się. No też nie dochodzą jakoś takie głosy, żeby mogło coś się złego dziać w szatni, że mogłoby się coś złego dziać na linii piłkarzy Southgate. Nie ma takiej narracji, że piłkarze na przykład stracili zaufanie do trenera. Także tutaj wydaje się, że pod tym kątem jest, powiedzmy, względnie dobrze. No natomiast grupa jest taka rzeczywiście trochę zdradliwa. Anglicy no, na papierze są faworytami, natomiast no, z drugiej strony ja wcale nie byłbym zaskoczony, gdyby tutaj mieli problemy w tej grupie z takim naprawdę dosyć, bym powiedział, regularnym punktowaniem. Mi się przypomina Euro na przykład 2016, no to tak też nie ma co mierzyć turniej do turnieju, ale podobna grupa. Walia ledwo wygrali, z Rosją remis ze Słowacją, także Anglicy są tacy, to nie jest taki też zespół, jeżeli mielibyśmy wskazać powiedzmy 10 takich topowych zespołów na świecie, i wskazać 2-3 takie najmniej turniejowe, no to Anglicy chyba można byłoby do tego grona zaliczyć. Także, no to także bardzo zależnie od Harry'ego Kane'a, mam wrażenie. Też Euro 2020 to jakby pokazało. No to czego mi u Anglików tak dzisiaj chociażby brakowało, no to tych
skrzydeł jakiegoś, więcej wiatru, wygrywanych pojedynków, a czegoś ciekawego na skrzydło. Ten Harry Kane to taki dzisiaj był biedny, taki tak, zaniedbany. Mało piłek w polu karnym i rzeczywiście generalnie odcięty od takich, od możliwości generalnie tego, żeby zawodnicy wykreowali mu jakąś sytuację strzelecką. No, to jest przedziwna sytuacja, mając takiego napastnika jak Harry Kane, że nie strzelasz bramek. Natomiast dzisiaj gola strzelił zawodnik, który ma ciekawą statystykę, bo on ma więcej bramek w reprezentacji Włoch niż w Serie A. Raspadori, bo to już poprawnie, jeżeli się mylę, ale ma 4 gole w kadrze, łącznie z dzisiejszym. No a w Serie A to 4 gracze nie strzeliłeś. Nie, strzelił. Komu Raspadori? Okej, okay, to ja Zasuolo. Może pomyliłeś, że z tym sezonem tylko. Okej, dobra. Tak, bo miałem... Sezonie, tak, Zasuolo 10 goli w poprzednim sezonie. Nie, no tak. Obecne rozgrywki w Serie A. No to teraz już dokłada bramki także. Tak, no to jest też taki paradoks, bo tak sobie myślimy stereotypowo, że no co na Anglików... W pewnym momencie wchodzi dwóch napastników 1,70 w kapeluszu, Nianto i Raspadori, to przecież oni ich tam czapką nakryją i nosem wciągną, ale tak się nie stało. No, Giacomo Raspadori no jest to napastnik, który robi szybkie postępy. No i wiadomo też, no trzeba wziąć, że cały czas szukamy tego napastnika, który dla reprezentacji Włoch będzie najbardziej właściwy, bo nawet kiedy przecież odnosili sukcesy na ubiegłorocznych mistrzostwach, no to jeśli kogoś krytykowano, no to w pierwszej kolejności Immobile, a w drugiej jego zmiennika Belottiego. Dziś nie było ani jednego, ani drugiego. Belotti ma swoje pewne problemy po zmianie barw z Torino na Romę. No Raspadori też nie jest pierwszym wyborem w Napoli, ale jest fajną alternatywą. To też jest taki zawodnik, taki napastnik nieustawny, bo może zagrać fałszywą dziewiątkę, może zagrać na skrzydle. Bardzo dynamiczny, bardzo taki, no budzący sympatię, jeśli strzela gole, to no młody chłopak. No też chyba w sumie, gdybyśmy tak policzyli, to napastników urodzonych już w 2000 roku lub młodszym, czy też Włochów strzelających dla reprezentacji, wcale nie było tak wielu. No jest ten Nianto, który też dzisiaj niezłą dał zmianę, no i jest właśnie Giacomo Raspadori. Jest też także numer, na który możecie już dzwonić, jeżeli chcecie pogadać o tym, co wydarzyło się dzisiaj w tym meczu, ale także w meczu Niemców z Węgrami, bo to jest dopiero historia. Ja wiem, że nie jesteście ekspertami od węgierskiej piłki, ale no jest jakaś tendencja. Ci Węgrzy ostatnio potrafią napsuć krwi zdecydowanie mocniejszym rywalom. No pewnie teraz z takiej naszej perspektywy, z taką zazdrością patrzymy na Węgrów, że kurczę, oni potrafią. No, my graliśmy dopiero z Holandią, z rywalem z absolutnego topu. Nie istnieliśmy, a dzisiaj Węgrzy... No, co prawda w Lidze Narodów z Niemcami, ale no istnieli. Strzelili bramkę po rzucie rożnym, ale potrafili później dowieść ten rezultat i nie stracić gola. No właśnie, przepraszam, właśnie Węgrzy, znowu tutaj historia, no historyczne wyniki, bo wykręcają, bo ograć w kilka miesięcy Anglików dwa razy, teraz Niemców. Też zresztą ekipa Marco Rossiego pokazała, że ten poprzedni turniej Euro 2020, gdzie oni przecież byli o krok od wyjścia z grupy śmierci, tam grupa na papierze była jeszcze mocniejsza, bo Portugalia, Francja. I też pokonanie Niemców na wyjeździe, prawda? Bo tam prowadzili z Niemcami w tym trzecim meczu. Mówimy Euro. Tak, tak, dwukrotnie euro. Prowadzili, tak. Niemcy dopiero musieli za każdym razem odrabiać straty. No i tam rzeczywiście Węgrzy byli już jedną nogą, żeby sensacyjnie wyjść z grupy, także pokazali, że to nie był przypadek. No i teraz grając z Włochami o wszystko, mają wszystko w swoich rękach, bo wystarczy im remis, żeby sobie zapewnić awans. No rzeczywiście, no Węgrzy wyrastają na taką, no, na chwilę obecną największą rewelację Ligi Narodów. Być może największą rewelację Ligi Narodów, jeżeli mówimy o Dywizji A, jeżeli mówimy o wszystkich tych trzech do tej pory edycjach rozegranych. Ja myślę, że nawet i wszystkie dywizje, jak weźmiemy albo i wszystkie. Uwagę, bo jednak grają z najmocniejszymi rywalami. Tak, tak. A tak jak powiedziałeś, oni potrafią nie dość, że pojechać do Anglii, strzelić im 4 gole, nie stracić żadnego. Teraz w Niemczech. No słuchajcie, z Anglikami na 0 z tyłu w pierwszym meczu, w drugim. Dzisiaj z Niemcami na 0 z tyłu. To. Nie, no fantastyczna historia jest tego właśnie Marco Rossiego, który kiedy pracował we Włoszech, to nie mógł nawet dopukać się do drzwi Serie B. I wiedział, że aby no jakoś tak ugryźć trochę tej międzynarodowej piłki, takiej fajniejszej, ciekawszej, z europejskimi pucharami na czele, bo najpierw o tym myślał, no to musi wyjechać, zejść gdzieś niżej. No i dlatego wybrał Węgry, czy też jakoś tam miał kontakty. No generalnie no tam się znalazł. Tam się znalazł, no i właśnie poprzez europejskie puchary, poprzez tam mistrzostwo chyba Węgier trafił do reprezentacji i to jest no, duże zaskoczenie. No przecież no wielu Włochów pracuje za granicą, ale myślę, że Marco Rossiego można spokojnie umieścić jako takiego, który wykręcił no, największy numer, bo nikt się tego po nim
Absolutnie nie spodziewał. Nic na to nie wskazywało. Słuchajcie, teraz wiele wskazuje na to, że odbierzemy sobie pierwszy telefon dzisiejszego wieczoru. Odbieramy, jesteśmy już na antenie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja mam do panów takie jedno pytanie. Wczoraj oglądaliśmy wszyscy, no może nie z zapartym tchem, ale reprezentację Polski. Dzisiaj można było obejrzeć reprezentację, która pomimo mniejszego potencjału kadrowego niż my, no zaprezentowała się powyżej oczekiwań. I mam takie pytanko, co różni tak naprawdę reprezentację Węgier od naszej? No mamy teoretycznie chyba najlepszego zadaniowca, jak to określają eksperci, Czesława Michniewicza, z którego, no, którego wyniki nie bronią, że tak powiem. I mamy Marco Rossiego, który wydaje się dużo lepszym zadaniowcem, posiadającym trochę mniej, że tak powiem, utalentowaną kadrę. Jakie są największe takie różnice między tymi dwiema kadrami, naszą i Węgier? Mhm. Nie mają takiej gwiazdy, jednej, przede wszystkim Węgrzy, jaką my mamy. To czasami jest też zgubne. I może w tym tkwi ich gdzieś duża siła, no bo nie mamy reprezentacji w Węgier. Takiego piłkarza, jak myślisz, że reprezentacja Węgier, to o kim myślisz? Jakieś jedno nazwisko, które ci przychodzi do głowy? No, Szoboszlai. No, ale to wciąż nie jest którego gwiazda... nie było na Euro 2020, a mimo to przecież... Otóż to. A Wiesko też nie jest takim piłkarzem, żeby można było nie powiedzieć, że to jest smolowany kandydat do grania każdego meczu od pierwszego gwizdka. Mhm. Drużynowość, ja bym wymienił pierwszej kolejności, motywacja. Nie ma takiego jakiegoś, nie wiem, syndromu nasyconych kotów, nie wiem jak to nawet nazwać, ale no tak jak wczoraj, no po raz pierwszy chyba wczoraj przyjąłem mecz reprezentacji Polski bez gramy emocji, no bo nie było absolutnie czym się emocjonować, ani im plus, ani im minus, no bo im minus, no to można było, nie wiem co zrobić, jakieś sepuku popełnić, czyli zero emocji, no myślę, że na tym chyba poziomie trzeba to oceniać, czyli jest drużyna, która ma motywację, są piłkarze, którzy traktują grę w reprezentacji jako promocję, a nie jako coś, co pozwoli im tylko odpocząć przed grą w klubach, gdzie są większe pieniądze, gdzie są większe wymagania. Nie wiem, no w tych aspektach bym to rozpatrywał, no bo tak piłkarz do piłkarza porównując, no to tutaj są jakby dwa światy. To no i być może głowa, bo to zupełnie inne podejście mają Węgrzy, no nawet jak grają zespołami, tak. Jak przypomnijmy sobie mecze z Portugalią. Przecież oni grali jak równy z równym. Przecież to był taki mecz, gdzie w każdej chwili ten wynik mógł się przychylić jedną czy drugą stronę. Z Francuzami było podobnie. Przecież w tym meczu Węgrzy przez dłuższy fragment spotkania prowadzili. No z Niemcami tak samo. Nawet jak grali z nami i mieliśmy już ten pewne baraże, a Węgrzy tak na dobrą sprawę grali o nic, weszli, zagrali jak po swoje. Nie? Zasłużenie sięgali po 3 punkty. I myślę, że oni mają takie poczucie, że gdzieś w tym kolektywie tkwi siła i że oni po prostu wychodzą na boisko bez respektu na rywala, bo czy dzisiaj przychodzi im grać z Anglikami, Niemcami, czy zespołem, powiedzmy teoretycznie klasę niższym, no to jakoś tak nie widać po postawie takiej, jak chociażby wczoraj naszej kadry z Holandią, że gramy bardzo statycznie. Nie chcę mówić, że może bojaźliwie, chociaż w pewnym sensie tak. Ale zupełnie ta mowa ciała Węgrów jest zupełnie inna. No nasi tacy pogodzeni z tym, że przeciwnik jest lepszy, no i co na to poradzimy? A jest lepszy, no. Zero jakiegoś takiego impulsu, tak, żeby jednak tak, spróbować. A nie to właśnie, żeby na takiej jakiejś złości, takiej chęci udowodnienia, no jest lepszy, ale my i tak zagramy tak, żeby tutaj sprawić niespodziankę. No i chyba zgodzę się, że nie. No i na fali są. My cały czas mamy jakieś Anglia, kompleks. Kurczę, no z Anglikami no nigdy nie udawało się, dlaczego ma się tym razem udać. A Węgrzy właśnie mają to w sobie, że się postawią, zagryzą. Ale no nie, no nie wiem też naprawdę, nie wiem w którym momencie to u nich kliknęło. Przecież pamiętam ten pierwszy mecz, kiedy graliśmy w eliminacjach z Węgrami. To 3-3 z tą próbą odstawienia Kamila Glika nieudaną przez Paulo Sousę. I nadal wtedy mi się wydawało, że no to 3-3 no to był dla nas strasznie nieszczęśliwy wynik, mimo że tam goniliśmy, że jesteśmy lepsi piłkarsko, ale dzisiaj chyba już bym tak... No właśnie, popatrzcie z perspektywy czasu. Wtedy tak, odbieraliśmy to 3-3 jako stratę 2 punktów, nie zdobyć punktową, bo rzeczywiście goniliśmy wynik. Potem ta porażka 1-2, no to fala krytyki była jeszcze większa, ale tak teraz patrząc, no to rzeczywiście te wyniki wtedy no jakoś tak już mogą mniej zaskakiwać. Tym bardziej szkoda, że Węgrów nie zobaczymy na Mundialu. Ja bym chciał bardzo zobaczyć taki zespół, bo to no na dzisiaj to mógłby być czarny koń. No szkoda, że ich na turnieju nie będzie. Mamy jeszcze naszego widza, czy już nie mamy?
Już nie mamy. No Węgrów dawno nie było na mundialu. No właśnie i to bardzo byłaby fajna historia. No w takim momencie, kiedy są na fali, to rzeczywiście zespół, który mógłby tam namieszać. Daniel Gazdag jest taki zawodnik, reprezentant Węgier. On dzisiaj wyszedł w pierwszym składzie. Robi furorę w MLS. Jak go tak sobie podglądam, 19 na Euro go nie było. Nie było, chyba nie było, bo on jeszcze w Honwedzie był wtedy. I właśnie z Honwedu przeniósł się do Filadelfii. 19 bramek w 30 tam chyba dwóch spotkaniach. Strzela co mecz, regularnie. 26 lat chłopak, pomocnik, ale taki bardzo błyskotliwy, z fajnym przyspieszeniem. No szkoda, że go nie będzie na mundialu właśnie, do tego dążę, że to jest taka, jakbym miał wskazywać takiego nieoczywistego piłkarza, który na mundialu mógłby coś zdziałać, gdyby Węgrzy tam byli, to bym właśnie tego chłopaka tam wskazywał, ale pewnie w reprezentacji Węgier jest więcej takich postaci, o których jeszcze usłyszymy. Może nie przy okazji turnieju tego najbliższego, ale w najbliższej przyszłości. Czekamy na kolejne telefony. Numer znacie, możecie dzwonić, bo dzisiaj rzeczywiście Węgrzy skradli serca i tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Ja mam takie wrażenie, że Węgrzy to jest trochę taki wyrzut polskiego kibica, jeżeli chodzi o reprezentację. Czeskie kluby z kolei to jest taki wyrzut polskiego kibica, jeżeli chodzi o europejskie puchary. My zawsze musimy sobie znaleźć kogoś takiego, na którego będziemy patrzeć z taką zazdrością, że kurczę, a czemu nie my? Przecież narody w sumie w jakiś sposób podobne, z podobnymi możliwościami, a jednak... No, czemu to nie Polska? Tak, i będziemy zaraz szukali jakichś odnośników, patrzyli dlaczego właśnie... Tak, tak, no ale do żadnych wniosków oczywiście nie dojdziemy, bo to się te sytuacje się powtarzają. Ale no co no, tych Węgrach, no, żałuję, że tego meczu nie obejrzałem nawet. Mhm. Chociaż naprawdę ten mecz Włochy-Anglia rozkręcał się powoli. Ta pierwsza połowa, nie było za wiele sytuacji. Wydawało nam się już, że o Jezu, o czym my tutaj będziemy mówili. Ale na szczęście w drugiej połowie już tych tematów trochę się pojawiło. In minus ze strony Anglii i in plus, jeśli chodzi o Włochów. No ale to co... Tak nie oglądając meczu Węgrów, no to na mnie robi wrażenie oczywiście olbrzymie to, że nie dali sobie strzelić żadnego gola. No to jest. No jednak Niemcy... Grając na wyjeździe jeszcze w dodatku. Zespół nastawiony, przechylony na ofensywę, mający tam nieprawdopodobny potencjał, jednak nie dali rady złamać defensywy węgierskiej. No to jest dla mnie rzecz taka przedziwna. Mhm. Odbieramy kolejny telefon. Jest z nami kolejny widz. Dobry wieczór. Cześć, witam was serdecznie, Kamil z tej strony. Cześć, Kamilu. Mam takie jedno pytanie, bo odnoszę samego selekcjonera Czesława Michniewicza. Niedawno był trenerem Legii, gdzie umówmy się, no Legia zaliczyła i najlepszy, najgorszy, znaczy źle powiedziałem, przepraszam, najgorszy sezon w lidze za jego kadencji. Jednak w Lidze Europy coś tam potrafi pokazać z nimi. I teraz... Wszyscy uważali, że to jest taki dobry selekcjoner pod kątem reprezentacji, że on potrafi przygotować długo, taktycznie i tak dalej. Natomiast teraz wyniki go nie bronią. I teraz pytanie do was, czy faktycznie dalej uważacie, że trener Michniewicz jest takim dobrym, faktycznie dobrym selekcjonerem dla reprezentacji Polski? Czy on sobie da radę z naszymi gwiazdami typu Robert Lewandowski, Zieliński, Glik? Ludzie, którzy już z niejednego... pieca chleb jedli i z niejednym selekcjonerem sportowali. Myślę, że to jest taka dyskusja, która chyba i tak niewiele zmieni, bo ja też nie jestem w gronie tych osób, które dzisiaj z pewnym naszym kolegą rozmawiałem, że być może jeszcze Czesław Michniewicz przed mundialem zmieni pracodawcę. Ja w to nie wierzę i chyba rzeczywiście nie ma już co tutaj w tę stronę iść. Tak mi się wydaje, no bo no tak, na ten tak. Moment, kiedy wybraliśmy selekcjonera, to wydawał się dosyć logiczny ruch pod wieloma aspektami. No pod, tak, tak, pod jakimiś tam aspektami, chociaż nie jakoś ta kandydatura nigdy nie przekonała, nawet po zwycięskim barażu ze Szwecją. Dużo, dużo zastrzeżeń jako trenera klubowego, pomijając inne kwestie. No cóż, no jakoś tak ciekaw jestem, co wymyśli, tak? Czy jest w stanie coś wymyślić, bo jeśli chodzi o motywację już na samych mistrzostwach, no to raczej tego się nie obawiam, no bo każdy chce się zaprezentować jak najlepiej, no tylko czy będzie jakiś taki pomysł trenera, który pozwoli z tej reprezentacji wydobyć no, ten potencjał, który w niej jest. No, na pewno tego w Lidze Narodów nieszczególnie to widziałem, bo nawet oczywiście można rozpatrywać to pod względem wynikowym. A z Holandią było na wyjeździe, no przecież 2-2, kolejny zwycięski remis, no ale kto pamięta scenariusz tamtego meczu, nawet przy prowadzeniu 2-0, no to tam nie powinno to się skończyć dla nas remisy. No czekam na coś ciekawego ze strony Czesława Michniewicza.
Siedem meczów z reprezentacji Polski za Michniewicza, jakbym tak sobie, jakbyśmy sobie tak mogli przypomnieć każdy mecz i wskazać choćby taki jeden, gdzie kadra Michniewicza zagrała na dobrym, równym poziomie przez pełne 90 minut, to nie wiem, czy byśmy mimo wszystko znaleźli taki mecz, no bo ze Szwedami do przerwy były ciężary. I gdyby nie interwencje chociażby Wojtka Szczęsnego, nieskuteczność na przykład Emila Forsberga, no to kto wie, czy to dzisiaj Szwedzi by się do Mundialu nie przygotowywali. I też właśnie myślę, że patrząc na potencjał, na to, że jednak ta kadra dysponuje no, dosyć solidnym potencjałem, patrząc przez pryzmat no, mimo wszystko też wygranej ze Szwedami w barażach i gdzieś przełamania tego, że no, my jednak z takimi zespołami radziliśmy sobie w ostatnich latach, no to mogliśmy, czy powinniśmy też oczekiwać już na tym etapie czegoś więcej od kadry, a tego nie ma. No i rzeczywiście drużyna w takim dużym marazmie. No jakiegoś optymizmu oczywiście na lepsze jutro, na chwilę obecną. No nie tak, no bo kiedy prostu. Na przykład, nie wiem, tak sobie myślę, tą bardzo krytykowaną, niemalże wyśmiewaną kadencję Jerzego Brzęczka i te jego zmagania w Lidze Narodów z poważnymi czy też potężnymi rywalami, takimi jak chociażby Włosi, którzy wtedy byli na fali i ślubowali tę swoją pasę meczów bez porażki. Ten nieszczęsny mecz w Reggio Emilia 0-2. To ja powiem szczerze, że różnicy między Polską a Włochami tam była równie duża jak we wczorajszym meczu między Polską a Holandią. Kompletna bezradność, taka niemoc, takie pogodzenie się z tym, że rywal jest mocniejszy, no i nie jesteśmy w stanie po prostu w jakikolwiek sposób, jakimkolwiek ruchem mu zaszkodzić. Zatem no jakoś te mecze, które nie wiem, przesądziły, ten mecz, który przesądził o losie Jerzego Brzęczka, który jakby otworzył wielu oczy, że o nie, no z tym trenerem dalej nie zajedziemy, a ten wczorajszy, no jakoś postawiłbym między nimi znak równości, naprawdę. No i martwi to, że tak na dobrą sprawę gramy trzeci raz, trzecia edycja i trzeci raz gramy w dywizji A, czyli cały czas jest to parcie, żeby grać z tymi najmocniejszymi i tak rzeczywiście jest, no ale generalnie jakby nic z tego nie wynika, jakby nie uczymy się gdzieś na błędach, nie wyciągamy wniosków. Cały czas te mecze, począwszy od pierwszej edycji, czyli Włochy, Portugalia, potem Holandia, znowu Holandia i teraz Belgia. I cały czas to się tak kończy z wyjątkiem jakimś tam powiedzmy pojedynczym meczem jak z Holandią 2-2, no że ci rywale jednak gdzieś pokazują nam miejsce w szeregu. Kamilu drogi, jeszcze jesteś z nami? Tak, jest, mam jeszcze jedno tylko pytanie. Czy waszym zdaniem też to troszeczkę nie jest problemem z samą motywacją piłkarzy przez trenera Michniewicza, bo bardzo podobne wrażenie mam po Legii z zeszłego sezonu, gdzie to wszedł wokół, myślę, to jest ten, który głównie jechał tak naprawdę na motywacji, dobrym słowie i tak dalej. No, miał tych samych piłkarzy tak naprawdę i z potencjałem i tak dalej. Gdzieś tam w tej drugiej rundzie mówi się, Legia była jednym z lepszych zespołów tak naprawdę w Ekstraklasie. Natomiast teraz patrząc tak naprawdę przez pryzmat reprezentacji, fajne ruchy pod kątem ustalenia składu, brawa za Kiwiora, który uważam, że zagrał fajne spotkanie. Szczęsny nie jest moim ulubieńcem, dużo bardziej wolałem tą kadrę z Fabiańskim, szkoda, że już nie gra. Natomiast pytanie, czy to właśnie tutaj gdzieś tam, poza taktyką, którą uważam, że pan Czesław ma dobrą, to czy przypadkiem gdzieś tam ta motywacja i takie zagrzanie, powiedzmy, gdzieś tam może tu nie robi różnicy, no bo patrząc chociażby dzisiaj, tak jak wspomnieliście przez chwilę na Węgrów, czy też inne kraje, które dzisiaj wczoraj grały, też dużo słabsze, jednak zostawiały serducho i tam było widać tą wolę walki z dużo lepszymi zespołami, a tutaj tak było takie bardziej odbębnienie. Nie wiem, no ja jestem zdania tak patrząc i oceniając z amatorskiego, futbolowego doświadczenia, że no każdy taką motywację powinien znaleźć w sobie. No nie wiem, jeżeli wychodzę na boisko i czuję, że przeciwnik ze mną gra w dziada, no to jestem wkurzony, kurczę. No to robię wszystko, żeby, nie wiem, tą grę chociażby podostrzyć, żeby mu pokazać, że nie jestem taki słaby, jak mu się wydaje, że jestem słaby. No ja czegoś takiego nie widzę. No przecież wczoraj no to prosiło się, żeby tych Holendrów momentami rozszarpać. Tak jak brakowało oni... Jacka Góralskiego, tak? No, no ale nie chodzi mi nawet ale żeby coś, żeby widać było jakąś energię, wolę życia i złość, ale nie taką oczywiście, żeby, która pachniałaby zaraz czerwoną kartką. Tak, nie chamską, tylko taką... Tak, ale taką sportową, zdrową złość, a tego absolutnie nie ma. I ja oczywiście rozumiem, że trener powinien motywować jakieś tam odprawy. No, okej, dobra, no to znamy, ale
Przede wszystkim, jeżeli na boisku nie idzie, jeżeli widzisz, że przeciwnik jest, no, znajdź w sobie jakąś taką złość, udowodnij sobie, pokaż, że nie jesteś aż tak słaby, jak to wygląda na boisku. No i rzeczywiście tej złości, takiej jakiejś boiskowej agresji generalnie, no nie było widać przez cały mecz, bo gdybyśmy tak popatrzyli na to, jak nasi się zachowywali na przykład w 5 minucie jeszcze przy 0-0, a w 70 przy 0-2, no to było dokładnie to samo. Nie było widać, prawda, po kadrze takiego parcia tego, żeby oni rzeczywiście próbowali szukać tej bramki. No i przez te 90 minut totalnie nic się nie działo. No, debiutuje bramkarz w reprezentacji Holandii, 38 lat, i on był takim chyba największym biernym po prostu aktorem tego widowiska. Dokładnie. Był beneficjentem tego, że mógł sobie, mimo tego, że gra przeciwko Robertowi Lewandowskiemu, nie musiał się obawiać, nie miał takiego ciężkiego dnia w pracy, jak i pewnie mu wróżono, jakiego się spodziewał. To znów tak, przypomnę właśnie ten mecz w Reggio Emilia. Jedyny groźny strzał na bramkę Włochów, strzał z połowy Roberta Lewandowskiego. Wczoraj jedyny strzał Roberta Lewandowskiego. Bramkarz holenderski klei piłkę na klatkę piersiową, a jeszcze ułamek sekundy później sędzia podnosi chorągiewkę, że i tak był spalony. No i to tak jest. No to jest niepokojące. Kamilu, czy takie odpowiedzi cię satysfakcjonują? Nie ma go, a więc go usatysfakcjonowało, dlatego się rozłączył. Jak chcecie jeszcze zadzwonić, to oczywiście numer macie widoczny, jeżeli macie pytania na temat tego, co wydarzyło się dzisiaj w Lidze Narodów, ale pewnie też od meczu w reprezentacji Polski nie uciekniemy. Z Walią zagramy już pojutrze. To będzie na pewno inne spotkanie. Nie wiem, czy łatwiejsze, no bo rywal na pewno z półki niżej, natomiast grający u siebie, no i też przecież mający za momencik mundial za pasem, więc tam Walii też na pewno będzie się kotłowało. No Walijczycy wiedzą, jaka jest stawka tego meczu, prawda? Jeżeli wygrają, no to mają zapewnione utrzymanie w dywizji A. Dla nas ten mecz jest jeszcze w kontekście ważny, jeżeli mówimy o eliminacjach Euro 2024 i losowaniu. Rozstawieniu. Jeżeli przegrywamy, to automatycznie spadamy do dywizji B, no i na pewno nie będziemy rozstawieni z pierwszego koszyka. Jeżeli zdobędziemy jakieś punkty, załóżmy, że wygrywamy, no to wtedy te szanse oczywiście są większe. Także my mamy o co grać, Walijczycy mają o co grać, na pewno będą niesieni przez tą publiczność. Ja myślę, że tutaj będzie naprawdę bardzo ciężko naszemu jakiekolwiek punkty. No jeńców nie biorą, na pewno. Oni zasuwają, oni nie muszą mieć stawki specjalnie, żeby biegać jak nakręceni. No, nie zakładam oczywiście, że Polacy nie zaprezentują się tak od strony ewolucjonalnej, od strony intensywności, tak jak w meczu z Holandią, że to pobudzenie, jakie znajdą u Walijczyków, no też podziała na nich i będą jakoś tak przynajmniej rezonowali również tą samą energią. Ale no, trudno być optymistą. Kolejny telefon, zobaczymy, czy optymista się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, jesteśmy na antenie. Dobry wieczór. Jeszcze raz tutaj udało mi się dodzwonić. Drugie pytanie miałem, tylko rozłączyło mnie. Wczoraj u pani Domagalik był prezes Boniek i padło pytanie o oczekiwania, minimalne oczekiwania prezesa co do występu naszej reprezentacji na mundialu w Katarze. No i prezes chyba też nie jest zbytnim optymistą, bo powiedział, że dla niego sukcesem będzie w tej dyspozycji reprezentacji wyjście z grupy, a według panów się te oczekiwania plasują. Czy wyjście z grupy będzie szczytem marzeń, czy to będzie tylko początek, że tak powiem, przygody naszej na Mistrzostwach Świata? No bo mówiąc szczerze, nie ma żadnych przesłanek, że akurat formą trafią wszyscy zawodnicy, wszyscy będą grali nagle w klubach. Janek Bednarek, który miał pecha ze zmianą klubu akurat w tym czasie, bo umowa między Southampton a Aston Villą była taka, że nie mógł grać akurat. No Robert Lewandowski jest chyba takim jedynym światełkiem i Piotrek Zieliński. No bo według mnie, jeżeli wyjdziemy znowu z Krychowiakiem, który potyka się o własne nogi, i Glikiem, który nie jest już pierwszej młodości, no to może być bardzo ciężko naprzeciw chociażby bardzo dobrze dysponowanym Meksykanom, mimo że mającym też swoje problemy. Zwłaszcza o Argentyńczykach już nie wspominając, także chyba jedną szansę możemy upatrywać w meczu otwarcia na nasze szczęście z Arabią Saudyjską. Także jakie są wasze minimalne oczekiwania, jeżeli chodzi o nasz występ na tym zimowym widowisku? Mm-hmm. Wyjście z grupy to byłby olbrzymi sukces. Pierwszy raz ja w roli kibica doświadczyłbym sytuacji, w której Biało-Czerwoni wychodzą z grupy na Mistrzostwach Świata.
Zresztą myślę, że nawet gdyby teraz drużyna Michniewicza wygrawała mecz za meczem i z Holendrami potrafiła wygrać, to i tak dalej byłbym miał takie podejście na zasadzie, że mimo wszystko wyjść, tylko by to cały czas jest jednak duży sukces. Pamiętajmy, że Meksyk to jest drużyna, która od 1994 roku zawsze wychodzi z grupy. Argentyna wiadomo. Ja jestem też sceptycznie nastawiony, jeżeli patrzymy na to, jak nasi radzili sobie na wielkich turniejach w tym stuleciu, bo zawsze były duże oczekiwania, począwszy od Korei, poprzez Mundial w 2006, no, gdzie wydawało się, że Kostarykę i Ekwador ogramy, tym bardziej, że Ekwador graliśmy kilka miesięcy wcześniej, towarzysko 3-0, Euro 2008, no, grupa już trudniejsza, bo Niemcy, Chorwacja, ale po kapitalnych eliminacjach. My wygraliśmy grupę eliminacyjną z Portugalią, Serbią, Finlandią, Belgią. Euro 2012, Mistrzostwa Świata 2018, prawda, mówiło się, że po tym, jakie nasi zebrali doświadczenie w 2016, że to zaprocentuje ta sama grupa piłkarzy i tak dalej, przyszło wielkie rozczarowanie. Także tutaj jestem bardzo sceptycznie nastawiony. Rana powiedziałbym, że za Arabią Saudyjską będą problemy o jakiekolwiek punkty w tym meczu. Także tutaj uważam, że wyjście z grupy z drugiego miejsca to będzie przeolbrzymi sukces. No ja o sukcesie nie będę mówił, bo raczej trudno wieszczyć. Zatem powiem o planie. No, 4 punkty. Nie wiem, czy ten plan uda się zrealizować, ale i czy te 4 punkty ewentualnie wystarczyłyby wyjście z grupy, ale no, w to chyba trzeba celować i na to się nastawia, że to może być w zasięgu zdobycie 4 punktów w 3 meczach. Ja już myślę, że Meksyk trzeba odbierać w kategoriach takiego zespołu na poziomie jak Holandia. Wydaje mi się, że gdyby obie te ekipy na przykład miały zmierzyć się dzisiaj w fazie pucharowej Mistrzostw Świata, to jest taki mecz, wydaje mi się, z potencjałem na dogrywkę. Także tutaj... No Meksyk jest dla nas o tyle optymistycznym przeciwnikiem, że go nie znamy. Że właściwie nie wiemy, znaczy wiemy, czego się po nim spodziewać, bo wiemy, jak Meksykanie grają na wielkich turniejach, to o czym wspomniałeś, że to jest bardzo nieprzyjemna, zawsze świetnie przygotowana pod względem motorycznym. To jest drużyna, w której trudno wskazać jakieś takie indywidualności, czy piłkarza, z którego strony może nadejść największe niebezpieczeństwo, ale biegający, no wszyscy do siebie, no bardzo szalenie wymagający rywal, chociaż nie pokazujący się, chociaż w Europie teraz trudno wskazać jakiegoś tam piłkarza z reprezentacji Meksyku, który robił jakąś oszałamiającą karierę, którego nazwalibyśmy z czystym sumieniem gwiazdą, ale jeżeli zbiorą się do kupy, to... No, w Meksyku zawsze siła tkwiła w drużynie, bo my sobie jeszcze przed programem rozmawialiśmy o takich gwiazdach Meksyku. Cuauhtémoc Blanco, pierwsze, które nam przyszło nazwisko do głowy. Pewnie Chicharito. Carlos Vela ostatecznie nie dojechał chyba ze swoim talentem. Bracia dos Santos też nie taki level, jaki im wróżono, ale mimo to ten zespół na każdej pozycji jest w miarę solidny. To, co powiedział Wojtek, no wychodzą z grupy, z kimkolwiek by nie grali od 1994 roku, więc dlaczego akurat teraz mieliby z tej grupy nie wejść? Ja jestem bardziej optymistyczny niż ty, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, bo patrząc na ten zespół, obserwując ich trochę, bo zawsze na Australię patrzę w eliminacjach, a to strefa azjatycka, więc tam czasami się gdzieś przetną. Arabowie są mocni u siebie. Na tych turniejach to jest jednak zespół, który traci bardzo dużo swoich atutów, więc tutaj no nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wygrali z Arabią Saudyjską i tutaj tak zero usprawiedliwienia, jeżeli byśmy przegrali to spotkanie, to w ogóle wow. Nie, no jasne, że tak, oczywiście. Natomiast no chyba zgodzę się z wami, że te 4 punkty to będzie... To jest taki wynik realny dla nas. Czy nam da wyjście z grupy, czy nam nie da wyjścia z grupy, to już jest inna kwestia i nie do końca możemy to przewidzieć. A mieliśmy rozmawiać sobie spokojnie o Włochach i Anglii. Przeszliśmy na takie tematy, które podnoszą natychmiast ciśnienie i adrenalinę, ale może to dobrze, bo północ prawie. Dokładnie. A propos Niemców, bo nie wspomnieliśmy jednej rzeczy. Niemcy przegrali dzisiaj pierwszy raz za Hansiego Flicka. 13 meczów bez porażki. No i dzisiaj, a oni są świeżo po wygranej po czerwcowej wygranej z Włochami 5-2. Także Niemcy pierwszy raz przegrywają mecz pod wodzą Flicka. Ten samym pierwszy mecz od Euro 2021. No to jest też warte odnotowania. No ale to, co powiedziałeś, Niemcy już teraz też nie muszą się spinać na ten ostatni mecz, bo już ani nie spadną, ani nie wróży im awans. Ostatni telefon sobie odbierzemy. Dodzwonił się do nas ostatni widz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kamil z tej strony. Cześć, Kamil. Taka szybka obserwacja z mojej strony. Dzisiaj Włosi zaczęli trójką obrońców z tyłu. I oczywiście dwoma wahadłowymi, którzy wracali do obrony. I taka moja obserwacja. Myślę, że po wczorajszym meczu my powinniśmy się uczyć, jak grać trójką z tyłu i właśnie jak wracać tam dwójką wahadłowych do obrony. To wszystko z mojej strony. Dobranoc. Pozdrawiam. Dzięki. Pozdrawiamy.
No jeśli chodzi o te warianty, oczywiście defensywne, no to wiadomo, że Włosi to zawsze jest ten uniwersytet. No cóż, no, mają rzeczywiście po tym meczu dużo takiego pozytywnego materiału, ale no też nieprzypadkowo przegrali jednak eliminację. No, oni muszą teraz wydobywać się ponownie na powierzchnię, łapać tlen, łapać powietrze, bo nieprzypadkowo w taki sposób jednak i w takim stylu nie zagrają na Mistrzostwach Świata drugi raz rzędu. No jednak trudno nadal byłoby mi po czasie nawet na spokojnie wytłumaczyć tę porażkę z Macedonią Północną, jak również sam brak awansu z grupy, w której wszystko wydawało się wraz z zakończeniem Euro 2020 łatwiutki, bo mieli tam Bułgarię, mieli zaraz mecz ze Szwajcarią też na własnym stadionie, czy rzut karny z tą Szwajcarią. No tam było mnóstwo piłek meczowych, które koncertowo spartolili. No i brak zwycięstw, bo oni w całych eliminacjach tylko 4 zwycięstwa mieli. Za dużo tych remisów jednak było. Tak. No, te remisy były jakieś niepojęte. Natomiast niedosyt będzie, że Włochów na Mistrzostwach Świata nie zobaczymy i z tym się totalnie zgadzam. Panowie, bardzo wam dziękuję. Jeszcze zanim was pożegnam, informacja dla naszych widzów. Kanal Plus Online. Pierwsze 3 miesiące za 20 zł, więc możecie obejrzeć tam między innymi Ligę Hiszpańską, Ligę Francuską, wybrane mecze Premier League. W opisie do tego odcinka oczywiście znajdziecie wszelkie szczegóły. A teraz już kończymy, panowie. Bardzo dziękuję. Tomasz Lipiński. Dziękuję. Wojtek Papuga. Dziękuję. Do zobaczenia już jutro. Jutro w kanale sportowym oczywiście też moc atrakcji. Bądźcie z nami. Dobrej nocy. Naszego podcastu każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go.